Hej, z tej strony witam was na ten Nice and Seven. W kolejnym odcinku z Mario Forever The Castle Samsara Worlds. No to pora na świat dziewiąty, z tego co widzę nocny. No cóż, główna kampania za nami, ale wciąż mam jeszcze światy dodatkowe. Świat ósmy był stosunkowo trudny i dość długi, więc zobaczymy, czy świat dziewiąty będzie taką chwilą relaksu, czy dalej będzie trudno. Według komentarzy na YouTube to już będzie dość spokojnie przez parę światów. No, wcześniej ta roślinka chyba nie szczeliła. Bulbi namierza się za mną. Poczekam aż znowu szczeli może. I wskoczę tam do niego, żeby już nie szczelał. On dość długo szczela. Okej. No, kula ognia gdzieś leci, pewnie mi na głowę, nie? Okej. Coś tu jest. Tu też coś jest. O, one up. Super, no niestety tędy nie przejdę. Będę musiał poczekać. O, chamy bro. Tutaj spadł. A. To może go omijmy po prostu. Louis. No niestety wiele mi to Louis nie daje z tego co widzę. Słaby mam ten skok. No dobra. Jedno tafi nie więcej skaduje. Mało mam czasu. Lepiej się będzie pośpieszyć. Zostawmy tego bituta na razie. Okej. Udało się przebiec. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten poziom. Mogę się jeszcze rozejrzeć, czy nic tu nie ma. Ale chyba nic. No dobrze, co my tu teraz mamy? Nie, to wygląda jakby były tylko trzy poziomy. Jeśli to jest cały już drugi etap. Te wszystkie tu skaczące kupy i ryby. Sprawdźmy. Kamera się nie przesuwa. Autoscroller, tak? No nie jestem fanem. Ale dobrze. Gramy. Niestety ciężko mi będzie podać co za muzyka, ponieważ z jakiegoś powodu na forum Mario Forever wyłączone są tematy. Być może muszę się zalogować, żeby wyświetlić tematy, nie wiem. Zabity przez one-upa. Przynajmniej go zdobyłem. To zaraz wracam, aż tam dojdę. Dobra, jestem znowu. O, tym razem się udało. No dziwne umiejscowienie one-upa, takie na zasadzie, że nie wiemy o nim, no to próbujemy przeskoczyć. A tu nagle giniemy. Aha. Czemu tak skorupa się odbija? Fioletowe kupy tak mają, że ich skorupa się odbija od krawędzi? No dobrze. Nie wiem, co ja zrobiłem. Najgorsze jest to, że niektóre też platformy widzę spadają, więc trzeba będzie uważać. Zaraz wracam. No dobrze, to tym razem pamiętamy o tym kupie. Nie popychamy jego skorupy. Zgaduję, że wypatrujemy, gdzie może być jakiś power-up.
Daleko rzuca tymi młotkami. To takie, że musisz chyba wiedzieć, gdzie platformy spadają, a gdzie nie zazwracam. No dobra, jestem tu znowu, to nie wiem, czy próbować przebiec, czy co? Tutaj wszystko to runęło, no dobra. Ja sobie trochę żyć nazbierałem z monet. Łanapa, które tam zdobywaliśmy. Kolejny łanap, tylko jak go zdobyć? Coś tu musi spadać? Czy po prostu do niego schodzę? A dobra. Na czasu mamy sporo, więc zgaduję, że to jest darmowy łanap. Więc nie powinno być tak źle. Łatwiejszy niż tamten one-up, no i nie blokuje drogi jak tamten one-up. Co, wybijasz bloczek i nagle spadasz do wody. Oczywiście jak już wiemy, że tam jest bloczek, to nie jest to taki trudny one-up, ale jak nie wiemy, że tam będzie bloczek, no to próbujemy po prostu przeskoczyć dalej, no i trafiamy na one-up. Trochę śmieszne. Tędy. Dobra, i tak nie przejdę górą znowu. O, ten kupa się zatrzymał szybciej niż myślałem. Znaczy odbił się, dobra, zazwracam. No dobrze, to mniej więcej tu wznówmy. Nie, tędy nie przejdziemy, wszystko jest zamurowane. O, fajny kupa. Porusza się jak czasami rotodiski mają taki schemat, że się porusza jak kwiatuszek. O, to byłoby na tyle. No nie był to jakiś niesamowicie trudny poziom. A mimo wszystko nie jestem fanem autoscrolli, a to dlatego, że w normalnym poziomie jak umrzesz, to po prostu zależy od ciebie, jak szybko się dostaniesz z powrotem, gdzie umarłeś. W autoscrollu musisz znowu czekać, aż kamera ci pozwoli przejść, gdzie tam chcesz. Nieważne, jak dobrze grasz, albo jak źle grasz, to kamera będzie tak samo szła. I musisz po prostu czekać. No to znowu muzyka z Mega Man Zero 2. Peczu. Uwaga, obszar spadających gwiazd jest bardzo niebezpieczny. Przejdź go tak szybko, jak to tylko możliwe. A mogę się chować pod blokami? Mogę. Jeszcze jakoś najważniejsze. Ta muzyka też była w etapie między światem 8 a 9. I tutaj znowu jest, tylko inny remix skaduje. I dobrze, to jest bardzo dobra nutka, nie mogę narzekać. Młotki jeszcze ktoś rzuca. Uwaga! Spadające bloczki. Aha, myślałem, że to z góry spadają bloczki, tak typowo z góry, a to z dołu spadają. Dzięki za ostrzeżenie.
znowu trzeba uważać. Kolejny checkpoint. Świetnie. Nawet mamy James Suta. Dosyć głośna była ta muzyka w porównaniu do reszty. Okej, okay, czyli te żółte pociski się rozszczepiają. I on rzuca co jakiś czas gwiazdkami, które też się rozszczepiają. Na szczęście te małe gwiazdki powstające po rozpadzie tych gwiazdek dużych się nie zagrażają nam, to jest plus. Ciężko byłoby tego wszystkiego uniknąć. Chyba efekt dźwiękowy tych kulogni, jak się rozszczepiają, jest taki sam jak efekt dźwiękowy, gdy słyszymy, gdy mamy mało czasu i coś zaraz spadnie nam na głowę, jak nam odlicza to. Dlatego myślałem najpierw, że to coś spadnie nam na głowę. No i super, to byłoby na tyle. Ciekawy boss, muszę przyznać. I też... nie jakiś strasznie łatwy, ale nie za trudny, więc... przyjemny boss. Świat dziewiąty ukończony. Przyjemna animacja zniszczenia zamku, muszę przyznać. Ciekawe, czy te gwiazdki lecą losowo, aż w końcu trafił zamek? Bo tam widziałem, że parę gwiazdek chyba nie trafiło. Czy określone jakoś lecą gwiazdki zawsze w to samo miejsce? I skoro te gwiazdki cały czas spadają, to czemu dopiero teraz zniszczyły ten zamek, czy coś? Nie wiem, Mario wyłączył jakąś barierę, zgaduję, pokonując Bowsera. No i zamek przestał być odporny na gwiazdki. No, świat dziesiąty wygląda przyjemnie, zimowy. A to oczywiście będzie na następny odcinek. Ogólnie świat fajny. No tak świat drugi średnio mi etap drugi, przepraszam, średnio mi przypadł do gustu, no bo nie lubię autoscrolli, ale ogólnie grało się mimo wszystko w porządku. Trzeci etap zdecydowanie najlepszy, szczególnie ta walka z Bowserem. No dobrze, to byłoby na tyle w tym odcinku. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Polaku Czaba, Wojta Zadosa, Domagała, Dajpuje, Wejścia 2, Nue, Vivi, Person, Victor, Pengiesing, Mario the Hedgehog, Pancake, RS, Nelson, Inks, Fiszyczak, Bez Nazwy, Żubotnik, Lipomindor, Crossgame.pl, Piotr Hardur, Unigame, YouTube, Nicho, Ice, Timo Kerr, Kuprzyl, Makierkowka 12, Kwask 11, Bartek, Adem, Explaci, Ex-Blacki, Patrzy, Fire, Premier, Shifon, 26, Szymeczek, PM, Mikołaj, Gejs, Damno, Demus, Mice, Jalapeno, Tomek, 8, 38, 39, Badnach, Zjadnek, 06, Ibus, Samuć, Mario, Forever, Strzecie, Baka, Kaptor, Adam, Zyć, Mastercard, Kalufe, Michael, High, Sia, Fox, Zosia, Z, Miki, 11, Talish, XT, Walker, 6, 7, 8. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!